Powiedz nam kilka słów, co to jest za trening? To jest taki trening startowy. Rano mieliśmy siłownię ciężką, a jesteśmy kolarzami i żeby jakby to przetransferować siłę, to musimy jakby na rowerze też to robić. I tą siłownię, którą tak naprawdę byśmy poczuli po południu w nogach, staramy się przerobić na rower. Dlatego tylko na miękkim obrocie, takim nie startowym, tylko mięciutkim, jak najszybciej nogami kręcić, żeby ta siła nie była tylko taka typowo na ciężary, ale też na rower. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, ale tor jest pod odpowiednim nachyleniem. Powiedz mi, jak z kulturą jazdy na torze? Staracie się ją zachować we własnym gronie? Co w sytuacji, kiedy tak jak teraz mija nas inna ekipa, nie dochodzi do kraks? Bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś w kogoś wjechał. Że tak powiem, od małego jest trenerzy wpajają, jak się zachować na torze. Tak więc taka ekipka to jest naprawdę, to jakby był pusty tor. We własnym gronie nie ma żadnego problemu. Gorzej, jeżeli są jacyś młodsi zawodnicy, którzy dopiero uczą się jeździć. Ale to zazwyczaj uczą się w innych godzinach, kiedy my nie trenujemy. Powiedz mi taką rzecz, jak wrażenia, jeżeli chodzi o zgrupowanie i jak wrażenia i odczucia, jeżeli chodzi o zbliżające się Igrzyska Olimpijskie? No to mocne pytanie od razu tak na starcie. Tak, z grubej rury od razu. No mogę powiedzieć, no przygotowujemy się cały czas jakby takim planem, który jakby trener miał pewnie w głowie do Igrzysk. I tak naprawdę dla nas oprócz tego, że ta data się nam cały czas przesuwa, to trenujemy tak, jakbyśmy byli cały czas przygotowani do Igrzysk na maksa, tak więc... Tu oprócz tego lockdownu, który był w zeszłym roku na początku, to taka troszkę obsuwa tam poszła. Ale oprócz tego to cały czas idzie zgodnie z planem, tak myślę. A jaka jest twoja maksymalna moc? Moja maksymalna moc to około 2600 W. Jak u ciebie to wygląda? No u mnie tutaj do kolegi na pewno troszkę mniej, bo tam w granicach 2300-2400 pokazało się na wattbike, na takim stacjonarnym rowerze, gdzie tam właśnie sprawdzaliśmy, kto ile tam może pocisnąć najwięcej. Jesteś w stanie z tej mocy usmażyć jajka na jajecznicę? Myślę, że nawet chlebek możemy tutaj upiec, każdy z osobna. To jest to!